Cześć, tutaj Gosia. Witajcie na porannej praktyce jogi, którą zaczniemy od pozycji dziecka, jednej chyba z bardziej lubianych pozycji w jodze. Połączcie duże palce stóp razem, kolana dajcie na tyle szeroko, żeby Wam było wygodnie, odłóżcie biodra napięty, a ręce wyciągnijcie daleko przed siebie. Czoło połóżcie na macie, wydłużcie kręgosłup i w tej pozycji weźmiemy sobie kilka długich i głębokich wdechów i wydechów. Na kolejnym wdechu unieście ciało do klęku podpartego, kolana są pod biodrami, dłonie pod ramionami, rozgrzejemy troszkę kręgosłup, na wdechu delikatne wygięcie w kręgosłupie, na wydechu okrągłe plecy i głowa schowana między ramionami. Wdech, delikatne wygięcie w plecach, otwarta klatka piersiowa, wydech, okrągłe plecy i głowa schowana. Jeszcze raz wdech. I długi wydech. Zostańcie w tej pozycji, napnijcie mocno brzuch i uwaga, delikatnie unieście kolana. Kolana są tuż nad matą, a my znajdujemy się na grzbietach stóp i na dłoniach. Długi wdech. I rozluźniamy na wydechu. Podwińcie palce stóp i przenieście biodra w górę, do psa z głową do dołu. Wydłużcie tutaj kręgosłup. Nogi na razie mogą zostać ugięte w kolanach, rozgrzejemy je najpierw troszkę, pochodzimy troszkę w psie, uginamy jedną nogę w kolanie, uginamy drugą nogę w kolanie, tak żeby trochę rozciągnąć i rozgrzać tyły nóg. Długi wdech, jedna noga ugięta i wydech, druga. Na kolejnym wdechu uginamy obie nogi, mocno przyciągamy je do klatki piersiowej, wydłużamy kręgosłup, a na wydechu doprostowujemy nogi. Rozluźniamy głowę, rozluźniamy szyję. Bierzemy długi wdech i wydech. A następnie przechodzimy dłońmi do stóp. Stopy są mniej więcej na szerokość bioder. Zaczepiamy sobie dłonie na łokciach. Rozluźniamy głowę, rozluźniamy szyję. I pobujamy się troszeczkę z jednego boku na bok. Tak, żeby rozluźnić jeszcze bardziej kręgosłup. Ja bardzo lubię tę pozycję, jest mi w niej bardzo dobrze. Jeżeli Tobie również jest tak dobrze w tej pozycji, daj mi znać w komentarzach, będę wiedziała, że nie jestem jedyna. Jeszcze jeden oddech. I dłonie z powrotem na matę, idziemy do przodu, do pozycji deski. Zostaniemy w desce na kilka oddechów, gdyż ona świetnie wzmacnia całe ciało. Możemy sobie chwilę tu pochodzić, tak jak w psie, czyli uginamy jedną nogę, uginamy drugą. Przenosimy biodra z jednej strony na drugą. I teraz z deski odkładamy kolana na matę i odkładamy klatkę piersiową. Nogi są mocno napięte, unosimy klatkę oraz ręce, wyciągamy je mocno do tyłu i zostajemy tutaj chwilkę, wzmacniamy plecy, które zapewne czeka dzisiaj dużo pracy. I odłóżcie dłonie przy klatce piersiowej, łokcie blisko ciała, wdech, delikatnie klatka w górę i wydech, pies z głową do dołu. Długi, spokojny wdech i wydech. Następnie małymi krokami przejdźcie do przodu, aż w końcu stopy wylądują między dłońmi, połączcie je razem i na wdechu wydłużcie kręgosłup, a na wydechu rozluźnijcie do skłonu. I teraz rolujemy ciało w górę, pomalutku, kręg po kręgu. Głowa idzie na samym końcu. Jak będziemy w górze, to otwieramy klatkę piersiową i na wdechu unosimy ręce do sufitu. Na wydechu rozluźniamy i schodzimy do skłonu. Luźna głowa, luźna szyja. Na wdechu wydłużamy kręgosłup. I na wydechu przechodzimy do deski. I od razu całym ciałem do dołu, do kija. Wdech, pies do góry.
i wydech pies dodał. Na kolejnym wdechu unieście prawą nogę. Niech noga będzie aktywna. I teraz zegnijcie nogę w kolanie i przenieście prawą stopę na lewą stronę, tak żeby troszkę otworzyć biodra. Pomalutku prawa stopa ląduje między dłońmi. Odłóżcie lewe kolano na matę. Podnieście ciało, otwórzcie klatkę piersiową, delikatnie napnijcie brzuch, jeżeli macie równowagę, ręce do sufitu. Aktywne palce. Możemy spojrzeć w górę bądź przed siebie, tak jak Wam wygodniej. Jeszcze jeden pełny wdech. I na wydechu skręcamy się w prawą stronę. Lewa dłoń może zaczepić o prawe kolano. Cały czas klatka piersiowa jest otwarta. Jeszcze jeden wdech. I przenosimy teraz lewą dłoń na matę. Unosimy lewe kolano i prawą rękę. Pogłębiamy troszkę ten skręt kręgosłupa. Na kolejnym wdechu troszeczkę jeszcze mocniej otwieramy klatkę i przenosimy rękę daleko za siebie, a na wydechu odkładamy dłoń na matę, przechodzimy do deski i od razu schodzimy do kija. Na wdechu pies do góry i na wydechu pies do dołu. I to samo robimy na lewą stronę, lewa noga w górę, wdech. Uginamy sobie ją w kolanie i przenosimy na prawą stronę. Otwieramy troszeczkę biodro. A następnie przenosimy lewą stopę między dłonie, a prawe kolano odkładamy na matę. Mocny brzuch, otwarta klatka. Jeżeli mamy równowagę, unosimy dłonie, patrzymy albo w górę, albo przed siebie. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu skręcamy się w lewą stronę. Możemy przenieść prawą rękę za lewe kolano, by troszkę pogłębić skręt. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu odkładamy prawą dłoń przy lewej stopie, podnosimy prawe kolano i lewą rękę. Otwarta klatka piersiowa. Jeszcze jeden wdech, idziemy troszeczkę dalej, mocniej otwieramy wszystko. I na wydechu odkładamy dłoń, przechodzimy do deski, z deski do kija. I na wdechu pies z głową do góry, otwarta klatka. I wydech, długi kręgosłup, psie z głową do dołu. Pięknie. Zostaniemy tutaj na chwilę, na kilka głębokich wdechów i wydechów. Uspokójcie oddech. I jeszcze jeden długi wdech. I długi wydech. Odłóżcie teraz kolana na matę, podwińcie palce stóp i usiądźcie na piętach. Wyprostujcie kręgosłup i zróbcie kilka dużych kółek ramionami w górę i do dołu. A następnie rozluźnijcie ręce, otwórzcie klatkę piersiową, delikatnie napnijcie brzuch i skupcie się na głębokim, spokojnym oddechu. Rozluźnijcie stopy, połóżcie je na grzbietach, przenieście prawą rękę za siebie i unieście biodra i lewą dłoń mocno, wyginając delikatnie kręgosłup. Długi wdech. A na wydechu wracamy do dołu i zmieniamy stronę. Lewa ręka za nami, prawa w górę i biodra w górę. Ja bardzo lubię te wygięcia kręgosłupa. Jeżeli obserwujesz mojego Instagrama, zapewne o tym wiesz. Długi wdech. I na wydechu wracamy. Opadnijcie na prawy pośladek i przenieście nogi do przodu. Upewnijcie się, że siedzicie na kościach pośladkowych, podwijając mięśnie do tyłu. Kręgosłup jest wyprostowany, klatka piersiowa otwarta. Złapcie teraz za duże palce stóp
I to jest pozycja wyjściowa do skłonu. Możemy zostać tutaj, albo z czasem, tydzień po tygodniu, delikatnie pogłębiać ten skłon i schodzić coraz dalej i dalej i dalej, aż w końcu całe nogi będą przylegać do maty. Rozluźnijcie głowę, rozluźnijcie szyję i pogłębcie oddech. Na kolejnym wdechu delikatnie zrolujcie ciało w górę i połóżcie całe stopy na macie, mniej więcej na szerokość bioder. Otwórzcie klatkę piersiową w górę do sufitu. Dłonie są przed nami, plecy proste. Będziemy teraz schodzić, trzymając cały czas mocny brzuch i prosty kręgosłup. Powinniście poczuć, jak brzuch mocno pracuje. Schodzimy coraz niżej, wolno. Cały czas trzymamy mocny brzuch i prosty kręgosłup. Jeszcze kawałeczek, kawałeczek, aż w końcu przejdziemy do leżenia. Rozluźnijcie biodra z jednej strony na drugą. Ułóżcie sobie teraz stopy na szerokość maty. Ręce przenieście daleko za głowę. I pomalutku opadnijcie kolanami na prawą stronę. Możecie sobie prawą stopę założyć na lewe kolano, tak żeby troszkę otworzyć biodro mocniej. I rozluźnijcie ciało. Weźcie długi, głęboki wdech i wydech. Pomalutku wracamy kolanami w górę i opadamy na lewą stronę. I to samo możemy sobie zaczepić tym razem lewą stopę o prawe kolano. I też bierzemy kilka głębokich wdechów i wydechów, rozluźniając ciało. Wracamy w górę. Przyciągnijcie sobie nogi do klatki piersiowej na moment. Możemy zrobić kilka kółek na kręgosłupie lędźwiowym, że bardzo fajnie rozluźnia. Weźcie głęboki wdech i zwińcie się w taką kulkę, mocno ściskając całe ciało. I na wydechu rozluźnijcie do relaksacji. Shavasana. Zostaniemy tutaj przez moment na kilka głębokich wdechów i wydechów. Odprężcie całe ciało. I uspokójcie oddech. Bierzemy głęboki wdech i wydech. Pomalutku zaczynamy poruszać palcami u stóp, palcami u dłoni. Przenosimy ręce za głowę, bierzemy mocny wdech i wyciągamy całe ciało. Na wydechu rozluźniamy. Na moment przyciągnijcie jeszcze raz kolana do klatki piersiowej, dajcie sobie duży uścisk, rozmasujcie kręgosłup lędźwiowy, a następnie poprzez takie rolowanie ciała w górę i do dołu przejdźcie do siadu. Jakikolwiek wygodny siad.
Następnie połącz dłonie na wysokości serca i delikatnie zamknij oczy. Zaobserwuj tylko, jak dzisiejsza praktyka wpłynęła na Ciebie. Weź głęboki wdech i wydech. Namaste. Dziękuję Ci bardzo za wspólną praktykę. Jeżeli podobał Ci się ten film, daj mi proszę dużego lajka i subskrybuj mój kanał, gdyż mam zamiar regularnie zachęcać Cię do praktyki jogi. Mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.